żeby wpływać na zachowania Polaków, bo to jest tak, że zawsze znajdą się jakieś gorące głowy po jednej czy po drugiej stronie i wiemy, że na jutro te gorące głowy też zapowiadają pewne działania. Czy ta świadomość, że cały świat patrzy, też wpłynie na godny przebieg tych przesłanek? Ja mam nadzieję, że Państwo się nie osiągnie zagrodzić, czy to było przez myślę, że naprawdę co innego jest wyrażać swoje zdanie przeciw wobec takiej czy innej decyzji w wypadku kardynała Dziwisza i prezydenta Kaczyńskiego. No, haniebne zachowanie. Ja myślę tak, że zawsze miał wpływ swój optymizm co do tej możliwości zmiany tego języka. Otóż ja powiem tak, znowu próbowali różni ludzie wrócić w Polsce do tego języka, który był używany, ale jest pytanie, czy nie okaże się, że przecież skutecznie, tak jak dotąd te sformułowania, te błędy, z którymi się posługiwano, bardzo wcześniej to pozyskiwało, dawały pewną propagandę, na gdzie muszą się posługiwać, czy teraz nie okaże, że efekt będzie odwrotny. I wtedy się może okazać, że to się po prostu nie opłaca. Ja na to opieram. Nie na to, że się nie znajdę ludzi, którzy będą używali języka. Jest generaliści po prostu w Polsce, bo im nie brakowało i nie będzie brakowało tak z tej tragedii. Tylko ja mam nadzieję, że może to dłużej jednak potrwać parę tygodni, że po prostu będzie znacznie mniejsze przyzwolenie społeczne na używanie takiego języka. I że ci, którzy będą się nim posługiwać, po prostu szybko zobaczą to przez sondaże, które są dyktatorem, czy Thank you.
Ja mam wrażenie, że